Zaskoczyłaś mnie. Nie... Bo ja się sama po prostu zdziwiłam. Wiem. No. Pokłóciliśmy się. Luka, ja przede wszystkim zacznę od gratulacji, bo to jest pierwszy raz, kiedy was widzę od momentu ślubu. Nawet miałam napisać wam taką ładną wiadomość na Instagramie, ale potem mówię, zrobię to osobiście. Nie chciało ci się, oczywiście. No. Chciałam zapytać przede wszystkim, jak wrażenia, mimo że już wiem, że trochę się o tym ślubie nagadaliście, bo już bardzo. Wszyscy pytali, to jest w ogóle temat mediów po prostu miesiąca. Tak zastanawiam się, jak teraz patrzysz na to wydarzenie z perspektywy czasu, kiedy już minął dobry miesiąc, no? Ile minęło? Dwa miesiące prawie, już dwa miesiące. Jeśli chodzi o moje wspomnienia, o to wszystko, to ja to jakby dzielę, bo z jednej strony no było super, najpiękniejszy dzień w życiu, uwielbiam to wszystko, tak jak to wszystko wyglądało, tak chcieliśmy, żeby wyglądało. Nawet nie spodziewaliśmy się, my na przykład dzień wcześniej widzieliśmy niektóre rzeczy i było naprawdę no, zjawiskowo, tak mi się wydaje. Też widziałem odzew mediów, widzów i co jest najfajniejsze, żeby tych mediów nie chcieliśmy. I to było najpiękniejsze, że my sobie wstaliśmy rano i nam piszą tyle tweetów, artykuły, jakieś tam programy, nie? A mówimy, nikogo nie wpuściliśmy, nikogo nie zaprosiliśmy ani nic, więc zmęczyłem się tym tematem bardzo mocno. To było fajne chyba też to, że pokazaliście tyle, ile chcieliście pokazać, ile pokazali znajomi, ale jakichś takich naprawdę takich szczegółów, czy gdzieś jak ktoś zataczał się pod stołem, nie wiem. A były takie sytuacje jak na każdym weselu, było naprawdę fajnie. My mieliśmy coś takiego, że mieliśmy kamerzystów, to wszystko, ale w którymś momencie, jak już robiliśmy coś prywatnego, takiego, że nie chcieliśmy po prostu to pokazać, mówimy, że okej, teraz przerwa. Ale jeśli chodzi o wspomnienia, no super, magiczny czas, cały czas mi się gdzieś na TikTokach wyświetla, jak ja patrzę, mówię, kurde, no dobra, już coś innego, dajcie mi inny ślub. To, co mnie bardzo ciekawi, to historia tej obrączki, bo ja pamiętam, że opowiadałeś o tym, że byłeś na squashu, zgubiłeś obrączkę, ona wpadła gdzieś tam w szczeliny, no i właśnie, czy to jest ta obrączka? Nie. To nie jest to. Zawsze jak mówimy o tych obrączkach, to bardzo dużo hejtu na nas spada, że po pierwsze, że kłamiemy, że wcale tak nie było. No to nie wiem, gdzie moje wszystkie obrączki, nie? Po drugie, że jak możemy być tacy nieostrożni. Moim zdaniem wszystkie moje zguby w życiu to są naprawdę jakimś przypadkiem stworzone. To jest wypadek przede wszystkim, bo to jest tak, gdyby kózka nie skakała, to by nóż nie złamała, ale gdyby indyk wiedział, że w sobie, to by nie po prostu... Dobra, pomieszałam wszystkie przysłowia, wiesz, o co mi chodziło, tak. Że jakby no to nie da się tego zaplanować. Ja cały czas wiem, gdzie ona jest, to jest tak śmieszne, bo ktoś może pomyśleć, że tyle już czasu i tego nie wyjmuję, ale byłem tam 3 razy, na początku nie było dyrektor, bo to jakiś obiekt publiczny, nie prywatny, że mogę sobie zrobić. Przyszedłem tam z gościem, który zajmuje się panelami, już był gotowy, spojrzał i powiedział, nie trzeba wyłamywać, wystarczy coś tam podważyć i będzie dobrze. Niestety nie było dyrektora, a zastępca nie może pozwolić na to. Kiedy wraca dyrektor? Za miesiąc, bo jest na wakacjach. Później ja byłem, więc jest w magicznym miejscu, nie powiem gdzie, no bo wiadomo. Na pewno ją wyjmę, bo po pierwsze jest sentymentalnie ze względu na nasz ten ślub, który zrobiliśmy sobie we Włoszech, a drugie, no kurczę, no mój pierścionek, nie? Czyli na ślubie była zastępcza. Znaczy, wydaje mi się, że nie możemy to traktować jako zastępczą, tylko to jest moja obrączka ślubna i ona zawsze nią będzie. Nie to, że wyjmę, i sobie założę, bo jednak ta uczestniczyła w tym momencie, ale tamta też będzie. Angelika ma też drugą. To nie jest to, bo my się zaręczyliśmy we Włoszech, znaczy jak to powiedzieć, nie, wzięliśmy ślub. Tak. Wzięliśmy ślub we Włoszech i ona na ślubie też ma nową obrączkę, czyli ona ma dwie i ja mam dwie. Muszę zapytać oczywiście o Charlie, bo wiem, że ona tego dnia ciężko znosiła i miała jakieś rewolucje żołądkowe. No właśnie, co to tam się dokładnie zadziało? Czy znaczy, dokładnie to chyba nie wiem, nie chcesz wiedzieć, prawda? No ale, dobra, może masz rację. Tak, coś po prostu tam się działo, jakieś tam właśnie, tak jak powiedziałeś, rewolucje żołądkowe, ale moja Charlie jest, nasza Charlie, jest bardzo twarda, bardzo mocna. Inne dziecko mogłoby już naprawdę skończyć tą imprezę zupełnie, a ona niby tak się troszeczkę słaniała, ale bawiła się. Angelika, przyglądając zdjęcia ze ślubu, ona mówi, kurczę, to ona się bawiła z animatorem, z dziećmi. Ja mówię, no tak, to ja myślałam, że nie robiła tego. Więc cierpiała, to za dużo powiedziane, źle się czuła, ale uczestniczyła w tych zabawach. Angelika miała 3 suknie, a właściwie 4 suknie ślubne, biorąc pod uwagę tą z poprawień także, w której podobała ci się jako mężowi najbardziej.
No pierwszej. Pierwszej ze względu na to, ta suknia była przepiękna, ale bardziej chodzi mi o moment, nie? Że jak ja zobaczyłem ją w tym momencie, już o tym opowiadałem, ale ja miałem taką kotwicę, bo ja wiedziałem, przy czym Angelika wejdzie do ślubu, bo my mieliśmy piosenkę z Bogaci Azjaci, tak mi się wydaje, jakaś tam piosenka. I ja miałem tak zakotwiczoną ją, że w momencie, jak jeszcze jej nie widziałem, a ona poleciała, to już zacząłem płakać na ołtarzu. Jeszcze jej nie widziałem. Jak już zobaczyłem w tej sukni, to no tak, pierwsza. Czerwika, tak? To była czerwika suknia? Czerwika, tak. No to zdecydowanie. No to było naprawdę takie zjawiskowe, bardzo high fashion. Tak, to jak za nią się wszystko ciągnęło, to mnie zaskoczyło, bo ja nie widziałem sukienki ślubnej. Ja nie widziałem jej ani razu przed ślubem, chociaż było blisko, bo czasami patrzyłem telefon Angeliki, zabieraj, nie możesz tego oglądać. I mniej więcej gdzieś tak sobie obserwowałem i myślałem, wyobrażałem, jak będzie wyglądać, ale ten tył, nie wyobrażałem sobie tego totalnie, kompletnie. Ja to przyznaję, po prostu to był wow. My wszyscy cały weekend po prostu tym żyliśmy. 3 dni wesela, to my po prostu Bardzo nam miło, naprawdę, bardzo nam miło ze względu na to, że nie chcieliśmy tak jakby, żeby to szło, nie chcieliśmy. Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale jakby nie chcieliśmy tego na siłę pchać, a wyszło tak, że wszystkim się podobało, że każdy kojarzy ten kolor z nami w tym momencie. No, super, dziękuję bardzo za dobre słowo. A czy ja dobrze kojarzę, albo raczej właśnie nie kojarzę waszego pierwszego tańca weselnego? Nie było. Nie było naszego tańca. To była taka historia, że my rotowaliśmy. Na początku byliśmy przekonani, że nie, później, że może jednak, ale okazało się, że nie zatańczyliśmy, bo wychodziliśmy z wniosku takiego, że jak ja sobie wyobrażałem, wczuwałem się w ten moment, to mnie nie stresował ślub, tylko moment tańca. I mówię, kurczę, mamy tyle stresu, takiego pozytywnego, wiadomo, bo super dzień, ale jednak to jest duży dzień dla emocji. I że ja mam się jeszcze stresować tym, że ja zatańczę. I Angelika też powiedziała, nie, zostawmy to, przywitajmy gości, wzięliśmy toast, kieliszeczek, zapraszamy i to byliśmy my, to tak chcieliśmy zrobić. Ale widziałam, że był na scenie Michał Milowicz jako Elvis Presley, skąd w ogóle taki pomysł? Totalnie, to nie jest żaden pomysł. Michał Milowicz, ja chciałem powiedzieć wujek Milowicz, dlatego się zająkałem. Michał Milowicz jest przyszywanym wujkiem Angeliki, od wielu lat przyjacielem rodziny i to nie było planowane. Nie było planowane, ale zawsze jak sobie patrzyliśmy, kto będzie na scenie, to zawsze mówimy, na pewno Michał wejdzie, na 100% wejdzie i wszedł, totalnie nie zaskoczył, ale to zawsze jest dla mnie super element, bo i na ślubie, i na poprawinach. Wiesz, o co chodzi, jak Michał, szczególnie na poprawinach, już było tak bardziej mniejsze grono ludzi, już ten alkohol, już się więcej lało alkoholu nawet, albo ludzie są... Emocje opadły, tak. Stres. I nagle Michał Milowicz zaczynał śpiewać i nasze rodziny z tych mniejszych miast zaczęły się tańczyć, bujać przy nich. No kurde, super to było na to patrzeć. I ostatnie pytanie, nie wiem, czy pamiętasz naszą rozmowę z imprezy Martini. Świadkiem miał być Yuri, ale chyba nie był. No. Dlaczego? Znaczy, na pewno nie chcę tutaj mówić dlaczego, po prostu... Zaskoczyłaś mnie. Bo ja się sama po prostu zdziwiłam, wiesz? Wiem. Pokłóciliśmy się, tylko to nie była kłótnia po prostu taka, że kłótnia i się kłócimy i nie jesteś moim świadkiem, tylko coś w naszej relacji się nawarstwiało. Coś nam w sobie nawzajem nie pasowało. Tak naprawdę w którymś momencie ja doszedłem, ale myślę, że on też, że troszeczkę się męczyliśmy, że nadal chcieliśmy być takimi przyjaciółmi, jak byliśmy kiedyś, ale każdy jakby poszedł w inną stronę, inaczej się rozwinął i czy nie wcale nie takiej złej atmosferze, bo przecież i był na ślubie, później jeszcze oczywiście gratulowałem mu Dzidzi, więc tak jakby po dżentelmeńsku rozstaliśmy się, jak to powiedzieć, przyjaciele się rozstają. No, w każdym razie no już się nie zadajemy się już razem. Tak. Ale powiem ci, że tak w życiu bywa i to jest czasami naturalna kolej rzeczy, więc ja nie chcę cię ciągnąć już dłużej za język. Naprawdę cieszyłam się waszym ślubem. Chcę powiedzieć tylko, że mam super przyjaciół, Michaela i Adriana. Naprawdę dużo mi dali i na kawalerskim, i na ślubie. Zawsze byli ze mną. Śmiałem się, że ja już 5 minut po przysiędze, już chłopaki z jednej strony, z drugiej byli przy mnie i za każdym razem Adrian dbał o mnie, czy chce się czegoś napić, czy chce posprawdzać coś na telefonie. Także jeśli chodzi o tych takiego świadka, Adrian był świadkiem, ale jako moi przyjaciele naprawdę spełnili swoją funkcję na ślubie, na weselu, no i w ogóle w życiu w 100%. To ja jeszcze coś dodam, bo przecież oczywiście jestem na bieżąco i widziałam właśnie wasz ostatni wyjazd do Wiednia i taka moja refleksja. Dzisiaj właśnie jechałam sobie z Bartkiem w taksówce i przygotowywałam się trochę też do rozmowy i mówię, wiesz co,
fajne, że po prostu wy, kiedy macie jakieś święta właśnie, czy wśród bliskiej rodziny, czy wśród przyjaciół, to celebrujecie to na maksa i mówię, to jest naprawdę piękne, że po prostu mówię, wyjazd z okazji urodzin. Chcemy właśnie tak tworzyć, bo jest taki moment, wiesz, w życiu, gdzie te rzeczy jakby materialne, jakieś, nie wiem, prezenty, dobra, nie cieszą już w takim sensie, nie zaskakują. Więc co byśmy sobie nie dali, to było wow, fajne, ale to, co przeżyliśmy, to jak zobaczyliśmy, jakie 24 godziny potrafią być długie, bo przylecieliśmy rano, zrobiliśmy tyle rzeczy, do 18 myśleliśmy, że nie będzie imprezy. O 20 poszliśmy, wróciliśmy o 6 rano. Mimo zmęczenia. Ja pamiętam, tak. Że tam było grubo, po fejmie. O 6 rano przyszliśmy do domu, 8 rano samolot, no i super, przeżycia, zdjęcia, no Adrian myślę by powiedział to samo, że naprawdę jedne z lepszych urodzin. Luka, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.